Hej wszystkim, z tej strony PG, a to jest już czwarta sesja z Life is Strange, w której to będziemy przychodzić, czwarty epizod. Nie pamiętam jak on jest zatytułowany, ale na pewno za niedługo zobaczymy. Tak więc no, co się w poprzednim epizodzie stało, tak? O, teoria chaosu. Alternatywny główny kampus, no właśnie. Przynieśliśmy się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której Max chyba jest jakąś popularną dżagą. I wszystko jest pogmatwane i Chloe chyba w jakimś wypadku uczestniczyła i została sparaliżowana, bo siedziała na wózku inwalidzkim. Tak więc no, chciałem tą grę przejść w tym tygodniu. Dzisiaj mamy 31 marca. Chciałem ją przejść w tym tygodniu, ale niestety nie uda mi się, ponieważ myślałem, że idąc logiką The Walking Deadów, ostatnie epizody będą krótsze. Wyszło na to, że jest inaczej. Właśnie ten czwarty jest niby najdłuższy, więc szykujcie się na długą sesję. Ja w sumie też muszę się przyszykować. A jestem trochę zmęczony, więc wiadomo, jak może być. Mam kurde nadzieję, że mimo tego nie będę zbytnio zamulony i będę zauważał, co się gdzie dzieje. Tak więc, no. Hell yeah, idziemy. Poprzednio w Life is Strange. Teraz ja muszę się aktorami głosowymi się zajmować. Nigdy więcej mnie nie dotykaj, szajbusie! Porozmawiajmy o twoich supermocach. Co ty tu robisz, Max? Stój! Nie podchodź! Nie teraz, to nie działa! Wiem, że to dla nikogo z nas nie jest przyjemne. Panno Caulfield, proszę niczego nie ukrywać. Hej, to Thelma i Louise. To bransoletka Rachel. Skąd kurwa ją masz, skurwysynu? Wyluzuj, dobra, dostałem ją. Max, musimy jak najszybciej znaleźć Rachel. Jak mówiłaś, pora poszukać wskazówek. Witaj w moim świecie. Znajdźmy co trzeba i spadajmy. Max, musisz zobaczyć te pliki na własne oczy. Rachel w ciemni. Kółko to samo, nic więcej. Zium, znalazłam zdjęcia Rachel i Franka. Byli więcej niż przyjaciółmi. Wiesz, ile się pieprzyła się z Frankiem. Rachel kołamała mi prosto w twarz, czemu nic nie powiedziała, kogo zatem odwiniasz. Mojego pieprzonego starego. Bzz, 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 nieprawda. Stryk. Wiesz, jaki to jest być dzieckiem i czekać, aż ojciec wróci do domu, następnie po jego śmierci moje być... Nie doczytałem, Chloe, jestem zajebista. Obie jesteśmy zajebiste. Czy ty mnie w ogóle słuchasz, Maksin? Jakaś masakra! Co jeszcze zmieniłam? Max Caulfield, czekaj! Caulfield? Chloe, masz gościa! No. Czy już będzie dźwięk? Bo gardło mnie trochę boli. Dzisiaj czytałem krapa. Life is Strange jest grą, w której liczą się wybory gracza. Konsekwencje wszystkich twoich czynów będą miały wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wybieraj mądrze. Coś mi się zdaje, że teraz te sione zresetowały te sprawy. O, jest dźwięk. Dzięki Bogu. Ach. A przy okazji, od czasu do czasu sobie chluśnę czegoś, bo wiadomo, jak mówiłem, wcześniej krapa nagrywałem z 50 minut czytania. I jeszcze coś takiego robiłem innego, ale o tym nie powiem. Square Enix. Czemu te takie dziwne obramowanie jest na okienku? Po lewej, po prawej stronie i na dole. O, już nie ma, dobra, nieważne. Myślałem, że znowu jakiś bug czy coś, bo ja pierdzielę przy odpalaniu tej gry. Nie wiem dlaczego, ale mój headset wariuje. Cały czas tylko 5 sekund się włącza, 5 sekund się wyłącza i tak dalej, wkurwia mnie to strasznie. Czy to Mewa? Nie, to przecież Valheim ten, ja pierdzielę. To jest jednak morze jakieś.
Gdzie my jesteśmy w ogóle? San Francisco czy Hollywood? Arcadia Bay, tak? A nie wiem, gdzie to konkretnie się znajduje, niestety. Ciemnia. Mam nadzieję, że ten epizod jednak, mimo tego, że niby najdłuższy, mam nadzieję, że jednak aż tak długi nie będzie. A kurde, wciąż nie mogę uwierzyć, jak ona wylądowała na tym wózku inwalidzkim. Nikt tych wielorybów nie posprząta? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. Czyli jednak w tym świecie się nie opiekowaliśmy. So Max, so pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. Przestań wytykać mi błędy. No. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. The worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Tych martwych wielorybów. Miles are so sad. Właśnie. Wiem, skąd teraz niebieski wieloryb się wziął. I'm alive here with you. Tylko że one nie są niebieskie, tylko szare. Real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody. Przez co przeszła? I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Ona sama spowodowała wypadek. Kurde. A, dobra, jest. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? A, czyli to niedawno się stało. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Rachel? You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? W sumie też z poprzedniego epizodu to jest inny świat. Myślisz? Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. Serio? None of this makes sense. I know things seem. Ja pierdolę, oczywiście, że ktoś musi dzwonić, no. Chwila. No i wróciłem. Dobra. Wznawiamy grę. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe. I'm sorry I haven't been out to see you more. That was. Ale skąd wiesz, że tak było? Max. Thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place. It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. No.
Kurde, przykre, nie? Wciąż mamy moc cofania czasu? Tak w ogóle? Znowu ta cholerna latarnia. Pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. No, musi być. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. To się nie dziwię. When a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Dobra. Niech będzie. Gdzie jest woda? A tutaj jest. To było łatwe. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? Podcast. Punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. No raczej tak. Co pamiętasz? What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Masz mnie. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... No, pewnie. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Wszystko u nich gra? Are they okay? I mean... Are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill. I guess they're good, considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy, too. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Wyobrażam to sobie. Insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Brać ich na opłaty? Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Serio? You're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and... Watch a movie like when you'd spend the night at my house. Możemy to zrobić zawsze. I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. No, to prawda. Get the show on the road, and you better not fall
fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. No dobra. Jaki film ma być? Ej, no co jest? Czemu? No nie no, chwila, moment. No nie no, czemu mi... Kurwa jego mać! Aaaa! Klawisze edytuj, idioto! Czemu mi, kurde, spierdoliłeś wszystko? Prawo i tył w porządku jest. Co się dzieje z tym wszystkim? Ja pierdzielę! Wszystko się zresetowało, kiedy tą grę włączałem. I wszystko na pełny ekran i ten, wszystkie opcje. Ach, ja pierdzielę. No, dziękuję. To szczęście, że chociaż mogę to naprawić. Więc co? Twarzecz DVD. So here's the DVD player. Now I just need to... Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power. Piracka siła. Dobra, ale gdzie jest film? Okno, zdjęcie, szuflada. Sprawdź. Same piątki. Czytaj. Wychowanie fizyczne 5, wstęp do sztuki 5, wiedza o społeczeństwie 5, przystosowanie do życia, zdrowie, matematyka, fizyka 5. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Czytaj. Szanowni Państwo Press, jako dyrektor rozumiem Państwa prośby mające związek ze specjalnymi zapotrzebowaniami Chloe, dotyczącymi poruszania się przez nią na wózku, dostępu dla klasy i tym podobne. Blackwell szczyci się tym, że zapewniania uczniom niepełnosprawnym pewną zgodność z prawem dla Amerykanów niepełnosprawnych. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że kampus i budynki skonstruowane były przed rokiem 1977, nasza szkoła wciąż nie przeszła renowacji unowocześnień koniecznych do spełnienia potrzeb państwa córki w jej obecnym stanie, ale to się zmieni. Chloe jest bez wątpienia wspaniałą uczennicą z ogromnym potencjałem mimo jej niepełnosprawności i wierzę, że znajdzie je odpowiedniejsze i bardziej wynagradzające środowisko w Instytucie Miskatonic w Bolton. W swojej historii mieli wielu niepełnosprawnych absolwentów i wiem, że Chloe szybko zdobyłaby swoje stypendium w bardziej komfortowym otoczeniu. Ze swoją znakomitą średnią Miskatonic bez wątpienia powitałby Chloe z otwartymi drzwiami. Mam nadzieję, że Państwo wezmą pod uwagę te sugestie, gdyż jestem pewien, iż Państwa córka wolałaby uczęszczać do szkoły, która może zaspokoić jej potrzeby. Załączam również broszury innych potencjalnych szkół w Oregonie. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, proszę dzwonić do mojego gabinetu. No ale kurde, jak renowacji nie ma, no to co może zrobić? Wróć. Sprawdź. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. No. Czytaj. Tylko dla skaterów deski. A jak nie jestem skaterem, to nie mogę sobie kupić treflip albo upadek. Uwaga na pozerów. Nowe prawa antyskejtowe. No cóż, pewnie istnieją jakieś deskorolki kompatybilne z wózkiem inwalidzkim. Pewnie nie. Manipulator kosmetyki, spójrz. Szuflada. Najpierw ten film znajdźmy. A może byś mi tak powiedziała, gdzie jest ten film, co? Albo gdzie są w ogóle filmy? Nie jestem, kurde, Nostradamusem. Nie potrafię przepowiadać przyszłości. Najwyżej mogę się cofnąć w czasie, ale to... O, mogę się cofać. Zapomniałem. Gdzie one są? Gdzie są filmy? Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. Ja też. Nie, tutaj medyczne sprawunki są. Pójdź? There's the old Chloe. Spójrz. Whoa,
Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Ale gdzie są filmy? Spójrz. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad Max. No kurde. Spójrz. That's a serious heat lamp. You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. No dobra, ale możesz mi powiedzieć, gdzie są te filmy cholerne? Może w komputerze czy coś? To by było dziwne. Chloe is still a punk. Ponieważ od kiedy wsadza się kurde pliki z USB, chociażby na DVD. That's so cool that Chloe has made friends online. Oczywiście, że da się. No ale mi chodzi o to, że nie wsadzi się kurde pendrive'a do nośnika DVD, nie? O to mi chodzi. Jeszcze raz zerknę w szuflady. O. Here's the DVD. Nareszcie. Jestem kurde ślepy. Dobra, zróbmy to. Ej, kurde, ja też chcę pooglądać filma. Pewnie oglądają tylko świecący się ekran telewizora i tyle. Gdzie jest dialog w tym filmie? I co, i to wszystko? Nie no, zarąbiste kino domowe. Make a wish! Wyszło na to, że to my zasnęliśmy. Oj, Chloe też chyba śpi. Czy nie, rusza się. Nie śpi. Kto wyłączył telewizor? Ona? Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just... No tak, ale ja jestem ciekaw, co takiego jeszcze spierdzieliłem. I feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the morphine? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Wiem, co to kurde jest. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? A czy powinniśmy tego używać? Otwórz. Hello. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. Żadnych siwych włosów. Good. Or I'd be scared. Żadnego nagrobka. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Chloe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive.
She's been a trooper. Jest na mnie zła? Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Pokój. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but... To nie wszystko. I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home. Szczerze powiem, w tej grze są o wiele lepsze animacje twarzy niż w Mass Effect Andromeda. No? Joyce. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. No raczej. Joyce happy too. So it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Dobra. Wróć. Wyjdź. I have to go see if Chloe needs anything. It was so ona już czegoś potrzebuje, nie musisz zobaczyć. And please keep me from these bills whenever you want. Victoria. O, to ta! Zaraz, zobaczę, czy SMS-y się zachowały. Max, zajęta jesteś? Nie. Unikam odrabiania zadań jak zwykle. Mówiłam, że ci pomogę, nigdy nie pozwalasz sobie pomóc. Koniec dramatyzowania, pomagasz mi, troszcząc się o mnie. Staram się, w ogóle spaliłam wczoraj tego mega blanta od wiesz kogo. Sam tak dla twojej informacji. Zostaw milówkę, spadam, zgadamy się jeszcze. Wpadnij do mnie dziś wieczorem. Max, nie gniewasz się, chciałem się upewnić... Wyszłaś tak szybko. Nathan też się martwi. Podbij do mnie, jeśli chcesz pogadać, dobra? Max, powiedz mi, jeśli się złościsz, dobra? Cisza, jeśli chcesz pomagać, moje drzwi są otworem. Czemu właśnie nic do niej nie napiszesz? O, Chloe. Super, mam kupę zadań domowych do zrobienia, ale wkrótce się spotkamy, zaraz. Cześć, Max, tu William. Możesz użyć tego numeru, by skontaktować się z Chloe. Na pewno się cieszy. Do zobaczenia, pa. Hej Chloe, tu Maxim, minęło trochę czasu, chciałem tylko powiedzieć, że idę teraz do Akademii Blackwell. Mam nadzieję, że wciąż używasz tego numeru. O cholera. 3 marca, 27 marzec. 11 październik. Nie, wrzesień, listopad, sierpień. Max wróciła, Blackwell superowo rządzisz, znowu będziemy mogły się widywać. Tak, wciąż używam tego numeru. Mam kupę zadań domowych do zrobienia, ale wkrótce się spotkamy. Nie drocz się ze mną, tyle czasu minęło, wiem, do zobaczenia. Alisa. O, to ona. Max, to wstyd, że zadajesz się z takimi ludźmi. Myślałam, że jesteś inna. Widziałam, jak we mnie rzucasz papierem. O ludzie, nie celowałem w ciebie, przysięgam. Nie rób tego więcej. Czyli no, z skurwysynami teraz się dogadujemy, nie? Mama. Zaraz. Wszystkiego najlepszego, może mówię tak, 18 lat, Max, tu mama, musimy porozmawiać o twoich rachunkach. Jesteś tam? Tak, daj mi czas na odpisanie, nie mogę pisać na każdych zajęciach. Niektórzy nauczyciele wkurzają się, kiedy używamy telefonów. Pewnie dlatego, że to niegrzeczne, proszę, nie bądź opryskliwa. Wybacz, cały dzień robiłam zadania. Nie tylko ty pracujesz, dlatego też zastanawiamy się, na co tyle wydajesz. Chcemy, byś miała wszystko, czego potrzebujesz, ale twoje stypendium nie pokrywa wszystkich rachunków. Mówiłaś, że mogę używać twojej karty, kiedy zajdzie potrzeba. Kupiłam tylko kliszę, nie aparat. Może czas na cyfrówkę? Zadzwonię później, muszę iść. Nie dąsaj się, kocham cię, skarbie. Mam nadzieję, że pamiętasz o podlewaniu roślinki, tylko jej nie utop. Taylor. Max, jeszcze raz dzięki za to, że zabrałaś mnie do mamy. Chyba wolałaby, żebyś to ty była jej córką. Chyba nie, twoja mama wymiata jak ty. Jasne, płakałam jak bubr. Ja też, tylko tego nie widziałaś. Dobrze sobie popłakać. Ile można, głupia bateria zaraz mi padnie, więc oddzwoń. I co już? Okej. Dobra, idźmy po tą morfeinę i... Będzie git. Nie, stój! Nie! Kurwa!
Nie cofaj się w czasie! Jak to... Kurwa! Moment. Ustawienia. Kontrolera. Klawisze. Spacja! Przecież zapomniałem. Nie no! Nieważne. Tak niczego nie zrobiłem. Chwila, moment. Tak. Kontrol. A ja kontrolem biegałem chyba, czy shiftem. Cholera jasna. Czemu wszystko się domyślnie zrobiło? Co? Nie, kurde! No, dziękuję. Szybkie przewinięcie shift. Przewiń, ppm, pomiń, otwórz. No tak, przecież zapomniałem, że tutaj, kurde, nie widać, który klawisz jest za odpowiedzialny za bieg. Kontrol. Błyskawiczne przewinięcie. Ale jak, kurde, to przewinięcie... Nieważne. Po prostu nie będę tego używał. Dziki bel. A dobra, też z nią pogadam. Rozmawiaj. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Chloe. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. No chyba. Oby. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. O nie. Może umrzeć. Niech zgadnę, pewnie na końcu epizodu umrze i my musimy znowu się cofnąć. Lepiej pójdźmy to po tą morfinę już. Dobra, szybko. Chociaż nie, może i szybciej chodzi, jak trzymam ten shift. Chwila. Zobaczmy ten pokój. Otwórz. To był jej wcześniejszy pokój. Co tutaj teraz jest? Nic nie ma. Hmm.